Czy film Tylko nie mów nikomu jest dla ciebie rozczarowaniem? I pytam teraz o odbiór społeczny, o to, co się po nim stało. Nie, absolutnie. Uważam, że ten film jakby unaocznił, jak wielki to jest problem. I był emocjonalną bombą. I w momencie, kiedy ta liczba wyświetleń tak rosła... Ile jest teraz? 23 miliony. Kiedy ta liczba rosła, kiedy przez parę tygodni to był temat numer jeden. Wszyscy się odnosili do tego filmu. Właściwie w każdym miejscu, gdzie byłem, osoby jakieś rozmawiały o filmie Tylko nie mów nikomu, że wszyscy nagle mieli oczekiwanie, tak, to jest ten moment, który zmieni wszystko. No i? Nie miałem złudzeń przed premierą, że wydarzy się coś tak niezwykłego, znaczy nie, wydarzyło się coś niezwykłego, mówię o tym filmie, ale nie wierzyłem w to, że ten film wszystko zmieni. Wszystko wszędzie to znaczy na świecie, co? Znaczy wszystko, że na przykład, nie wiem, episkopat poda się do dymisji, że powstanie komisja złożona z osób, które nie podlegają biskupom, którzy znaczy przejrzą archiwa. Nie miałem złudzeń, że tak będzie. Nie miałem złudzeń, ponieważ jak spojrzy się na historię podobnych zdarzeń na świecie, czy to wielkich artykułów prasowych, czy też filmów, to one były początkiem. Później następowały kolejne publikacje, wybuchały kolejne afery i dopiero po jakimś czasie był ten efekt. Ta masa krytyczna tak przeważała. I tutaj też mamy z tym do czynienia. Przez maj, czerwiec i lipiec jeździłem po całej Polsce. Byłem na Podkarpaciu, na Wybrzeżu, no wszędzie, w każdym zakątku kraju. W dużych miejscowościach i w małych. Wszędzie były tłumy na tych spotkaniach. Mhm. I widziałem, jak wiele osób otworzyło oczy. Podchodziły, no dobrze, wiesz, do mnie osoby wierzące, które dziękowały za to, że ten film powstał. I oczywiście dzisiaj mamy sytuację, w której episkopat się okopał, w której politycy, bojąc się Kościoła, unikają tego tematu i udają, że się nic nie stało. Ale przypomnij sobie, jak o tym temacie dyskutowano rok temu jeszcze, a jak się dyskutuje dzisiaj. Jesteśmy lata świetlne, naprawdę do przodu.